chwil, szkoda dni, szkoda lat. Kiedy żyć to wabank, szach i mat. Błędy i wypaczenia drugiej niepodległości, co nam się nie udało w dwudziestoleciu w II Rzeczpospolitej lat 1918-1939. Tak brzmi temat kolejnej odsłony opowieści pod hasłem Węzły polskiej pamięci cyklu Historia żywa. Wielość partii, sejmokracja, zwana też sejmowładztwem, co krytykował Józef Piłsudski, zabójstwo po kilku dniach urzędowania pierwszego prezydenta odrodzonej Polski Gabriela Narutowicza, wybranego głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowych, częste zmiany rządów, zamach majowy, proces brzeski skierowany przeciwko opozycji, autorytarne rządy Piłsudczyków, niezlikwidowane bezrobocie skutkujące strajkami i manifestacjami, podczas interwencji policji w takich demonstracjach, na przykład w Krakowie i we Lwowie, byli zabici. Głód ziemi i przeludnienie wsi, analfabetyzm, niski poziom dobrobytu społeczeństwa. Na te wydarzenia, zjawiska zwracają uwagę historycy opisujący Polskę lat 1918-1939. W różnych ocenach tego okresu są właśnie słowa błędy, wypaczenia. Z jakimi problemami borykała się II Rzeczpospolita w latach 1918-1939? Jak je oceniano po jej upadku? Jak je oceniamy dziś? Czy wszyscy tak samo? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Poprzednio mówiliśmy o sukcesach II Rzeczpospolitej i pan profesor zapowiadał, żeby nie było tak cukierkowo, będziemy mówić też o tym, co się II Rzeczpospolitej nie udało. Oceniając to nieudane właśnie polskie okresu międzywojennego, to co pana zdaniem trzeba podkreślić, o czym trzeba pamiętać, jakich zastrzeżeń dokonać przed opisem tamtych czasów, opisem decyzji, jakie podejmowali ci, którzy chwycili za ster władzy, ci, którzy kształtowali życie polityczne, no i wpływali na bieg wydarzeń państwowych w II Rzeczpospolitej, bo łatwiej jest mówić o sukcesach, a bardzo trudno chyba o porażkach. Tak, ale kiedy przyjęliśmy jako pomysł wyjściowy całego cyklu metaforę węzłów pamięci, to ona się, czyli pamięć, skupia nie tylko wokół wydarzeń radosnych, ale również wokół wydarzeń bolesnych. I o takich bolesnych wydarzeniach oczywiście już mówiliśmy, związanych z agresją zewnętrzną, z okupacją, z prześladowaniami przez wrogów Polski, polskiego społeczeństwa. Niemniej nasze bolesne węzły pamięci dotyczą i dotyczyć muszą także tego, co sami zrobiliśmy źle. Po to się nad tym zastanawiamy, po to wracamy do tego w pamięci, by próbować wyciągnąć z tego wnioski, unikać tych błędów, które kiedyś nasi przodkowie popełnili. I taką też funkcję, myślę, że pełni ta refleksja nad II Rzeczpospolitą, refleksja, która towarzyszyła jej historii. To nie jest dopiero wymysł ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. W pełnej skali te rozrachunki zaczęły się oczywiście w momencie, kiedy II Rzeczpospolita, jak się wydawało, runęła jak domek z kart. Ta metafora bardzo nieprzyjemna, porównująca państwo polskie z takim wysiłkiem budowane przez miliony współobywateli do domku z kart, pojawiła się we wrześniu 1939 roku, kiedy nie zdawano sobie jeszcze sprawy, że ta siła, która runęła wtedy na Polskę, niemiecka armia i armia sowiecka z drugiej strony, są siłami, wobec których każde państwo runęłoby jak domek z kart. I o tym przekonano się prędko, bo w czerwcu roku następnego, 40, kiedy okazało się, że wielka, potężna, jak wierzono, niezwyciężona Francja, która tak wspaniale walczyła w czasie I wojny światowej przeciwko samej tylko armii niemieckiej, mimo wsparcia ze strony Brytyjczyków, nic nie pokazała nie tylko lepszego od II Rzeczpospolitej, ale jeszcze szybciej, bardziej przykry sposób upadła pod ciosem
czasami jednej tylko armii niemieckiej. Niemniej to właśnie doświadczenie rozrachunku z drugą RP podjęte od razu we wrześniu 1939 roku przez tych, którzy byli krytycznie nastawieni albo wręcz wrogo nastawieni wobec elit rządzących drugą RP od zamachu majowego, wobec elit sanacyjnych, utrwaliła tę czarną legendę, zarówno budowaną przez obóz Sikorskiego, jak też przez tych, którzy byli po prostu konsekwentnymi przeciwnikami polskiej niepodległości, czyli komunistów. Komuniści od początku drugiej RP byli wrogami niepodległości, a zatem starali się pokazać jej bezsens, jej nieudany charakter na każdym kroku rozwoju drugiej RP, którą starali się nie tylko ex post krytykować, ale niszczyć, kiedy ona istniała. To powiedziawszy, nie możemy jednocześnie przekreślić całej tej krytyki i powiedzieć, że no cóż, powstała w konkretnych warunkach politycznych wrzesień 39, adresowana była do przeciwników politycznych, nadawana przez wrogów polskiej niepodległości, w związku z tym nie powinniśmy się tym przejmować. Niestety tak nie jest, to nie wystarczy tego rodzaju, w cudzysłowie, odfajkowanie problemów drugiej RP. Te problemy oczywiście wiążą się z pojawieniem się Polski na mapie w 1918 roku, w sytuacji, w której nie było na nią gotowego miejsca, nie czekało cieplutkie miejsce na państwo polskie, w które można byłoby wskoczyć i powiedzieć: od tej pory prowadzimy swoje sprawy po swojemu, Polska nikomu nie przeszkadza. Tak nie było. Przypomnijmy najpierw fakt, że Polska nie odrodziła się w granicach przedrozbiorowych, tych z 1772 roku. Zajęła połowę tego obszaru, który zajmowała pierwsza Rzeczpospolita przed 1772 rokiem, ale nie to było jedną z głównych przyczyn wielu problemów, które się pojawiły, natomiast było na pewno już częściowo jednym z punktów oskarżenia pod adresem II Rzeczpospolitej, że zapomniała o tych dalszych kresach, które pozostały po stronie Związku Sowieckiego, oddała je na pastwę totalitarnego państwa, nie walczyła o nie. To oskarżenie pojawia się bardzo szybko, bo już w końcowej fazie wojny z bolszewikami i w trakcie rokowań rozejmowych z nimi streszcza je ten okrzyk skierowany do Stanisława Grabskiego, lidera Narodowej Demokracji i lidera delegacji pokojowej na rozmowę w Rydze z bolszewikami, którego oskarżano powszechnie, że to jego intrygi doprowadziły właśnie do tej rezygnacji z dalszych kresów. Ten okrzyk brzmiał: Grabski Kainie, prawda, że jak Kain zdecydował się zabić przenośnie oczywiście wschodnią połowę Rzeczpospolitej, zapominając o niej. Grabski Kainie, przypomniał pan profesor słowa wypowiadane wówczas jako zarzut wobec polskiego delegata, że nie obronił odradzającej się Polski w granicach pierwszej Rzeczypospolitej. Ale czy to było w ogóle możliwe? Czy Grabski mógł to zrobić? Oczywiście nie, i to rozumiała ogromna większość, a w każdym razie nie chciała walki o tę całość przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Ogromna większość społeczeństwa polskiego, etnicznie polskiego. Zdawano sobie bowiem sprawę, że zmieniły się warunki świadomości etnicznej, ambicje polityczne, które pojawiły się na obszarze niegdyś zajmowanym przez pierwszą Rzeczpospolitą, wykluczają objęcie całego tego terenu państwem polskim. Marzył o nowym rozwiązaniu tego problemu Józef Piłsudski, o rozwiązaniu, które nazywamy federacyjnym. Ale okazało się, że no nie tylko narodowa demokracja w Polsce nie marzy o takim rozwiązaniu. Chce Polski dla Polaków, no, używając pewnego sloganu, ale nie chcą go także ani Ukraińcy, ani Litwini. Bez obu tych narodów, a raczej bez żadnego z tych dwóch narodów, nie można było marzyć o budowie odrodzonej w formie federacyjnej Rzeczpospolitej. I tutaj te niepowodzenia próbie budowania federacyjnej Rzeczpospolitej na pewno na samym początku można wymienić jako może nie błędy i niewypaczenia, ale w każdym razie niepowodzenia właśnie. Przypomnijmy, że
próba, którą podjął Piłsudski w kwietniu 19 roku, zajęcie Wilna, czy wyzwolenie Wilna z rąk bolszewickich, raczej tak powiedzmy, poprzedzone odezwą do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, poprzedzone było także próbą pozyskania elit litewskich, która okazała się fiaskiem. Litewskie elity zdecydowanie nie chciały mieć nic wspólnego z Polską, chciały budować swoje państwo narodowe i tutaj wysiłki Piłsudskiego trafiały nie tyle w próżnię, ile po prostu w materię bardzo wrogą, oporną. Kończy się ten rozdział z chwilą, kiedy po wojnie z bolszewikami zgadza się Piłsudski na ten pozorowany przewrót, czyli wyprawę generała Lucjana Żeligowskiego, ochotników dywizji litewsko-białoruskiej tak zwanej, która zajmuje Wilno przekazane wcześniej przez bolszewików Litwinom, po to oczywiście, żeby Litwinów skłócać z Polską. To przejęcie siłą Wilna, przyłączenie do Polski będzie kładło się cieniem na stosunkach litewsko-polskich, polsko-litewskich i będzie raną przeszkadzającą uładzeniu naszych stosunków ze wschodnimi, północno-wschodnimi sąsiadami. Na południu to oczywiście jest kwestia, która zaczyna się jeszcze zanim niepodległość wybuchła, bo 1 listopada zaczynają się walki w 18 roku, walki o Lwów, walki rozpoczęte przez ukraińskich nacjonalistów, którzy chcą pozbawić tego miasta, tak ważnego dla Polaków i zamieszkałego przede wszystkim przez Polaków i Żydów. Ukraińców była tam znikoma mniejszość. Ta gorzka walka o perłę w koronie, bo niewątpliwie Lwów zaliczał się obok Warszawy, Krakowa do najważniejszych miast w tradycji, w kulturze polskiej, znów poróżni Polaków, Ukraińców na długo, nie chcę powiedzieć na trwałe, ale na pewno głęboko ta wojna, która trwała będzie na terenie wschodniej Galicji czy zachodniej Ukrainy, wszystko jedno jak kto to nazwie, do czerwca 19 roku jeszcze raz będzie pogłębiała przepaść między dwoma narodami, Polakami i Ukraińcami, i porozumienie z Petlurą nie zasypie tej przepaści, ponieważ jak się okazało, za Petlurą Ukraińcy nie pójdą w dostatecznej ilości, żeby zapewnić niepodległość Ukrainy nad Dnieprem, i to sprawi, że znów w tej dziedzinie stosunków z Ukraińcami, bardzo ważnej dziedzinie dla przyszłości Polski, nie udało się od razu na wstępie znaleźć takiego modus vivendi wzajemnie satysfakcjonującego. Tu zresztą jest ciekawy moment, gdy idzie o stosunki z Ukraińcami, to przypomnijmy, że była propozycja kompromisowa przedstawiona przez francuską komisję rozjemczą, przez generała Barthélemy w lutym, marcu 19 roku, kiedy trwały jeszcze te walki o wschodnią Galicję między Polakami a Ukraińcami. Barthélemy zaproponował podział Galicji Wschodniej w taki sposób, ażeby Lwów pozostał przy Polsce, ale mniej więcej połowa Galicji Wschodniej miała przypaść Ukraińcom, co stwarzać miało według tego pomysłu jakieś pole do kompromisu. Jedni ustępują kawałek, drudzy ustępują kawałek. Niestety strona ukraińska była tutaj absolutnie nieprzejednana, bez Lwowa nie wyobrażała sobie możliwości zakończenia tej wojny, którą zaczęła 1 listopada 1918 roku. A więc do kompromisu nie doszło. Ten spór z bezpośrednimi sąsiadami, z Litwinami i Ukrainą, spór, który trwa od samego początku, to jest początek długiej, jeszcze dłuższej listy konfliktów, które uwikłane było wejście, wchodzenie na powrót Rzeczpospolitej na mapę Europy. Polityka międzynarodowa odrodzonej Polski miała duże wyzwania, pan profesor to podkreślił. Natomiast przecież po wojnie polsko-bolszewickiej i ukształtowaniu granic potrzeba była inna integracji, połączenia całego obszaru państwa z trzech zaborów. Sejm Ustawodawczy, który przekazał później po pierwszych wyborach swoje kompetencje Sejmowi pierwszej kadencji, w zasadzie przekazał Sejmowi pierwszej kadencji równie dużo problemów wewnętrznych, jak sam się z nimi borykał. Sejm pierwszej kadencji był bardzo zróżnicowany, zdominowany przez środowiska narodowe. Tylko kwestią czasu były pierwsze starcia, bardzo widowiskowe starcia i spory polityczne. Pierwsze takie starcie to lato 1922 roku. Spór między naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim a Sejmową
większością Piłsudski chciał powołać na urząd premiera swojego przyjaciela Artura Śliwińskiego, jak piszą historycy. Kryzys gabinetowy, bo większość sejmowa obaliła nowego premiera. To w momencie, kiedy było głosowanie nad jego exposé. Z kolei Piłsudski nie dopuścił do utworzenia na czele z Korfantym nowego rządu. Sytuacja się coraz bardziej komplikowała, bo prawica chciała przeforsować wniosek o wotum nieufności dla Piłsudskiego. Ostatecznie doszło do porozumienia i powstał kompromisowy gabinet Juliana Nowaka, konserwatysty krakowskiego. Czy to wejście, panie profesorze, w rozwiązywanie problemów Polski to było dobre wejście, czy wieszczyło spory polityczne, sejmokrację zwaną też sejmowładztwem, bo Sejm chciał decydować o wszystkich kompetencjach. Wchodzimy jeszcze głębiej w ten węzeł pamięci, w którym odkrywamy zjawisko, spór między demokracją a władzą jednostki, władzą, którą można nazwać także autorytarną, władzą, w której jednakże dopatrujemy się, część z nas dopatruje się jedynego skutecznego środka obrony przed zagrożeniami płynącymi z właśnie z nadużyć demokracji lub z oddania demokracji w ręce sił niewłaściwych, choć wybranych przez większość. Tak w największym uproszczeniu schematycznie można ten problem ująć. Tak jak pani redaktor przypomniała, wybory do Sejmu Ustawodawczego, które same w sobie, ordynacja do nich ustalona przez tymczasowego naczelnika państwa, czyli przez Józefa Piłsudskiego, może być uznana za wielki sukces, no bo ta ordynacja pięcioprzymiotnikowa ustalona dekretem Piłsudskiego z 28 listopada 18 roku, przecież dająca pełne prawa wyborcze kobietom i samo zorganizowanie wyborów w warunkach bardzo trudnych w styczniu 19 roku, to były no, niewątpliwie wielkie sukcesy młodego państwa. Rezultat, jaki przyniosły, był dość wyraźny. No, prawica narodowa ZLN wygrała wyraźnie te wybory, w każdym razie wygrała je zdecydowanie na terenach kongresówki, a to właściwie niewiele poza tereny kongresówki wykraczała i zachodnią Galicję, cała przestrzeń objęta wyborami w tej fazie, czyli w styczniu 19 roku. No i pytanie, czy w takim razie to, co chce robić zgodnie z programem większości, czyli właśnie programem ZLN-u, Narodowej Demokracji, Nowy Sejm, będzie zgadzało się z tym, czego chce rzecznik, można tak powiedzieć, kół lewicy, centrolewicy, naczelnik państwa. Spór między tymi dwoma biegunami będzie bardzo silnie ciążył nad całą historią II Rzeczpospolitej, jak wiadomo. Wpisuje się on w zagadnienia, o których mówiliśmy przed chwilą, to znaczy w zagadnienia mniejszości narodowych. Rzeczpospolita powstaje na terenie niejednorodnym etnicznie, nie sięga granic pierwszej Rzeczpospolitej, jak już mówiliśmy, ale nie udaje się dopracować nie tylko z winy polskiej, bezspornie, także z winy odrzucenia takiego modelu federacyjnego przez potencjalnych wschodnich partnerów, czyli Ukraińców i Litwinów. Nie udaje się tutaj dopracować jakiegoś kompromisu i powoduje to konflikty, które przenoszą się z okresu gorącego, wojennego, tego lat 18-19, na okres funkcjonowania politycznego, kiedy nie ma wojny polsko-ukraińskiej, kiedy nie ma wojny polsko-litewskiej, ale są konflikty o to, kto właściwie ma prawo reprezentować to państwo, kto ma prawo wpływać na jego politykę. Narodowcy mówią to Polacy. Polska większość etniczna powinna mieć tutaj głos rozstrzygający. Zgodnie natomiast z regułami demokracji, jeżeli akurat mniejszości narodowe porozumieją się z częścią polskiego elektoratu, polskich partii, w tym przypadku partii lewicowych, i uzyskają większość, to przecież reguły demokracji wymagają, by się podporządkować temu. No. Tego rodzaju konflikty tutaj kumulują się właśnie w momencie, który pani redaktor przypomniała, a więc w momencie wyborów Sejmu pierwszej kadencji po rozwiązaniu Sejmu Ustawodawczego i wyborów przez Zgromadzenie Narodowe zgodnie z nową konstytucją, zwaną Konstytucją Marcową, od miesiąca, kiedy została uchwalona w marcu 1921 roku. Zgodnie z tą konstytucją to Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone izby sejmowa i senacka, wybierają
nowego prezydenta. I wtedy okazuje się, że ten kandydat prawicy, której wydawało się, że no nic nie odbierze większości, Maurycy Zamojski, przegrywa, a zwycięsko wychodzi w kolejnej turze wyborów kandydat mniejszości narodowych i lewicy, to jest Gabriel Narutowicz. Ten tragiczny konflikt, który wtedy wybucha i kończy się no, jedną z najczarniejszych plam w historii II Rzeczpospolitej, bo zamordowaniem nowo wybranego prezydenta 16 grudnia 22 roku. Okoliczności zamachu przypomina Zdzisław Szczerbiński, osobisty sekretarz Gabriela Narutowicza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nagle usłyszeliśmy trzykrotny trzask. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że zleciały ze ściany jakieś obrazy, ale wnet drzwi od dużej sali, tej na wprost matejkowskiego Grunwaldu, zostały zamknięte i wybiegł z nich blady jak chusta Reinold Przezdziecki, brat Stefana, też z MZ-u, wołając o księdza. Wtedy i ja wszedłem do sali i od razu spostrzegłem leżącego na podłodze prezydenta Narutowicza i koleżankę Kazimierę Iłakowiczówną podtrzymującą mu głowę. Ten tragiczny konflikt, który wtedy wybucha i kończy się zamordowaniem nowo wybranego prezydenta, to jest no, w istocie odzwierciedlenie tego konfliktu po jego drugiej stronie, tej niesejmowej. Pozostaje Piłsudski już coraz bardziej zaciekle i jasno, wprost krytykujący demokrację jako taką. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Przypomniał pan profesor atmosferę końca 1922 roku, zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, stanowisko Józefa Piłsudskiego. Czy to ten moment, kiedy marszałek już wciela się w rolę przeciwnika demokracji? Skoro demokracja nie potrafi funkcjonować dobrze, skoro przynosi wybór prezydenta, którego następnie ci, którzy uważają się za rzeczników większości, odrzucają i w kampanii, w nagonce w jakiś sposób przygotowują, nieświadomie, niechcące, ale jednak przygotowują jego morderstwo, to prowadzi Piłsudskiego do ustawienia się w roli przeciwnika demokracji jako takiej, kogoś, kto chce ją obejść, żeby robić to, co uważa za słuszne dla Rzeczpospolitej, nie oglądając się na decyzje samych wyborców. To jest ten najtragiczniejszy dylemat II Rzeczpospolitej, prowadzący do szczególnie przykrych, jak to pół żartem, pół serio określiliśmy, błędów i wypaczeń. Trzeba przypomnieć jeszcze o dwóch, co najmniej właściwie trzech mniejszościach narodowych, poza Ukraińcami i Litwinami, bo te dwie akurat mniejszości były kluczowe dla niepowodzenia planów federacyjnych Piłsudskiego, no ale poza tym byli jeszcze Białorusini, też oczywiście bardzo ważni na wschodzie, to mniej więcej 1 do 1,5 miliona współobywateli II Rzeczpospolitej, Ukraińcy to około 4 do 5 milionów. Otóż Białorusini także mieli przecież swoje aspiracje narodowe, nawet niepodległościowe, realizowane w latach 18-19, nie przez Polskę zlikwidowane, że tak powiem, ale przez Sowietów przejęte, zablokowane w wyniku wojny 1919-20 roku, ale nie zdobyli oni sobie trwałego miejsca politycznego w mozaice politycznej II Rzeczpospolitej, satysfakcjonującego dla nich, dla szczupłych, ale poszerzających się elit białoruskiej inteligencji. To będzie no, jeszcze jedno ognisko zapalne, wykorzystywane przez wrogów zewnętrznych, czyli w tym przypadku przez Sowietów, tak jak Sowieci wykorzystywali sprawę litewską i jeszcze bardziej ukraińską przeciwko państwu polskiemu, również będą tak traktowali sprawę białoruską. No i jest następna wielka, najliczniejsza po Ukraińcach, to jest mniejszość żydowska. Nie dojście do jakiejkolwiek formuły kompromisu między przedstawicielami partii żydowskich a państwem polskim. Przypomnę, że sondował możliwości takiego kompromisu jeszcze w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych przed ogłoszeniem niepodległości Polski w październiku 18 roku. Roman Dmowski razem z Ignacym Paderewskim, spotykając się z przedstawicielami Komitetu Żydowskiego w Ameryce, przede wszystkim z przewodniczącym tego komitetu Louisem Marshallem,
No te rozmowy nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Obie strony, nazwijmy to tak, okopały się na swoich pozycjach, pomimo że naczelnik państwa 12 listopada, czyli już na drugi dzień po symbolicznym odzyskaniu niepodległości, przyjmuje także delegację partii żydowskich i tutaj no, nie udaje się uzyskać czegoś, co być może było nie do uzyskania, czyli harmonijnej współpracy. Bardzo duża część tej mniejszości nie czuła się w drugiej RP u siebie. Była nastawiona lojalnie wobec imperiów, które się rozpadły, czyli rosyjskiego, habsburskiego. I nie przyjmowała II Rzeczpospolitej jako trwałego rozwiązania. Także silne były tutaj wpływy w środowisku żydowskim kół komunistycznych. Nie dominujące, ale dostatecznie silne, żeby rekrutować w środowisku żydowskim część elit KPRP i KPP, czyli partii komunistycznych nastawionych przeciwko polskiej niepodległości. No i pamiętajmy o tym tragicznym, naprawdę najbardziej tragicznym chyba doświadczeniu na wstępie II Rzeczpospolitej, czyli pogromach, które miały miejsce we Lwowie 22 do 24 sierpnia roku 18 po wygraniu bitwy o Lwów przez Polaków. Część środowisk we Lwowie, zwłaszcza wypuszczeni z więzień kryminaliści, uznała moment triumfu polskiego nad Ukraińcami za okazję do rozrachunków ze znacznie liczniejszą od Ukraińców we Lwowie ludnością żydowską, którą potraktowano jako nielojalną, sympatyzującą z Ukraińcami, nielojalną wobec polskości. I tak doszło do tego tragicznego pogromu, w którym zginęło według raportu Komitetu Żydowskiego Ratunkowego 73 osoby, a 437 osób zostało rannych. Według komisji przysłanej przez amerykańskie władze, komisji senatora Henry'ego Morgenthaua, w pogromie lwowskim zginęło 64 osoby. Olbrzymie były także straty materialne. Ta tragedia, której nie da się niczym usprawiedliwić, chociaż oczywiście warto brać pod uwagę okoliczności i coś, o czym zapomina się, tragiczne doświadczenie Lwowa z tych miesięcy jesiennych 18 roku, jakim była epidemia, która zabijała głównie dzieci. Kilkaset dzieci miesięcznie umierało. To nie jest oczywiście żadne usprawiedliwienie instynktów pogromowych, ale wyjaśnia to stopień rozchwiania emocjonalnego, tuż zwłaszcza po stoczeniu walki z Ukraińcami o panowanie nad Lwowem. I podobna sytuacja w Wilnie. W kwietniu, kiedy odzyskują Wilno z rąk bolszewickich Polacy, także i w Wilnie dochodzi do pogromu. Niestety takich miejsc jest kilka jeszcze. Łącznie komisja Morgenthaua, która właśnie przez środowiska żydowskie w Ameryce została zmobilizowana do działania, wysłana do Polski, ocenia, że ponad 200 osób zginęło w Polsce na przełomie 18-19 roku. No, wtedy na przykład na terenie działania ukraińskich armii narodowych czy na terenie walk bolszewików z białymi ginęły dziesiątki tysięcy Żydów. Niemniej nawet, w cudzysłów biorę to nawet, 200 czy ponad 200 ofiar, tylko znów biorę w cudzysłów to słowo, 200 ofiar, to jednak była wielka plama na honorze rodzącego się państwa polskiego, powód do wstydu, a przede wszystkim także powód do propagandy oczerniającej drugiej RP jako państwa zasadniczo antysemickiego, element, z którym trzeba było się borykać przez następne lata, i w takim kontekście właśnie to Piłsudski będzie występował w roli tego, który chroni mniejszości przed dybiącą na nie, czyhającą na nie, bo w takiej postaci to przedstawiano, większością parlamentarną, tą demokratyczną większością narodową, która chciała Polski dla Polaków. I tak dochodzimy już do podsumowania tego wątku najbardziej tragicznym z możliwych dylematów. Autorytarna władza osłania przed narodem, przed większością, mniejszości, czyli demokracja nie jest dobrym rozwiązaniem w Polsce. To jest najbardziej może tragiczne pytanie, jakie wynika już na początku istnienia II RP z doświadczenia zabójstwa prezydenta Narutowicza, wybranego głosami mniejszości narodowych w grudniu 22 roku. Mówi Adam Ciołkosz, lider Polskiej Partii Socjalistycznej, działacz emigracyjny po II wojnie światowej. Narutowicz oddał swoje życie za koncepcję Polski jako państwa nowoczesnego, które może być oparte tylko na prawie, na poszanowaniu prawa. Mówiąc o prawie,
Mamy przy tym na myśli także, a nawet przede wszystkim prawa człowieka i obywatela. Równość praw obywatelskich, bez której nie może być ani równości, ani powszechności obowiązków. Wobec prawa wszyscy są równi, bez względu na pochodzenie społeczne, wyznanie, narodowość, język ojczysty. Każdy obywatel Polski jest dla państwa jednakowo dobry, ma identyczne obowiązki i identyczne prawa. W grudniu 1922 roku po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza powstał nowy rząd generała Władysława Sikorskiego. Prezydentem został Stanisław Wojciechowski, naczelnik oczywiście złożył swój urząd. Spory kwitły i będą kwitnąć przez następne lata, a sam Piłsudski, panie profesorze, został do 1926 roku samotnikiem z Sulejówka. Kiedy to wrócił i dokonał zamachu stanu. O spotkaniu Józefa Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim mówi generał Henryk Piątkowski, reprezentant wojsk rządowych na moście Poniatowskiego w Warszawie podczas zamachu majowego w 1926 roku. Kiedy podeszliśmy bliżej, widziałem i słyszałem następującą scenę. Marszałek, trzymając lewą rękę w kieszeni spodni, prawą ręką położył na klapie narzutki prezydenta i głębokim głosem z akcentem prośby mówił: Panie prezydencie, niech mnie pan przepuści. Na to prezydent odpowiedział: Nie mogę, panie marszałku, tu chodzi o Polskę. Na to marszałek: Ależ panie prezydencie, właśnie dlatego, że tu chodzi o Polskę, ja tam muszę iść, niech mnie pan przepuści. Zaręczam panu, że ani panu nic się nie stanie, ani tym żołnierzom, co wskazał na nas, nic się nie stanie. Niech mnie pan przepuści. Prezydent Wojciechowski, stuknąwszy laską bruk, powiedział dobitnie: Nie, nie mogę, panie marszałku. Długo czekał na dokonanie tego aktu, panie profesorze. Piłsudski czuł się powołany do tego, żeby reprezentować Polskę samotnie, jednostkowo. To bardzo niebezpieczne poczucie, sprzeczne z zasadami demokracji, ale zgodne z tradycją romantyczną, którą Piłsudski głęboko przyjął w sobie. Czuł się kolejnym wielkim duchem w ich pochodzie poprzez dzieje Polski. To właśnie zderzenie tego rodzaju mentalności, ktoś, kto uważa, że samotnie dźwiga na swoich barkach losy Polski i jest gotów rzucić wyzwanie demokratycznym władzom, wybieranym przez większość społeczeństwa, by Polskę ratować niejako przed nią samą, przed jej narodem. To jest właśnie doświadczenie, które przeżywa Piłsudski i Polska w latach 23-26, kiedy Piłsudski zostaje odsunięty, czy do pewnego stopnia częściowo sam odsuwa się już od ostatnich stanowisk. Także przesuwany na margines przez władze demokratycznie wybierane, właśnie na czele z tym najdłużej utrzymującym się rządem generała Sikorskiego. Te rządy borykają się z ogromnymi problemami zarówno wewnętrznymi, jak i w polityce zagranicznej. I to właśnie przede wszystkim kwestia polityki zagranicznej staje się kanwą do ataku Piłsudskiego na te władze, że nie ochronią niepodległości Polski, w szczególności układ z Locarno końca 25 roku, międzynarodowy układ, który dawał gwarancję mocarstw zachodnich dla granic Francji i Belgii z Niemcami, ale odmawiał takich gwarancji dla granic Polski z Niemcami, co oznaczało, że mocarstwa zachodnie jakby sugerują możliwość rewizjonizmu granicznego kosztem Polski przez Niemcy. Ta sytuacja przez Piłsudskiego jest wykorzystana do stwierdzenia, no ten rząd, czyli rząd demokratyczny, wynikający z układanek sejmowych, nie poradzi sobie w trudnej sytuacji geopolitycznej Polski. Potrzebne jest wzięcie w silne ręce tej władzy przez jedynego człowieka, który potrafi to zrobić, czyli przez Piłsudskiego. Taki jest sposób uzasadniania zamachu, powiązany z jeszcze jednym argumentem, a mianowicie z krytyką sejmowładztwa, sejmokracji, demokracji po prostu, jako systemu sprzyjającego korupcji. Wyolbrzymiając pewne zjawiska istotnie mające miejsce, Piłsudski przedstawia całe rządy przedmajowe jako jedno pasmo nie tylko nieudacznictwa, ale właśnie
właśnie korupcji. Tak wygląda demokracja. Skoro tak, no to tym bardziej mam prawo ją zatrzymać pod takim podwójnym hasłem sanacji, czyli uzdrowienia. No i w ten sposób dochodzi do zamachu, w którym, przypomnijmy, zginęło 300 osób, 1500 zostało rannych, a więc poważny wstrząs tragiczny prowadzący do zmiany ustroju na, no, nazwijmy to ostrożnie, mniej demokratyczny na początku, a od 30 roku, od tak zwanych wyborów brzeskich, osadzenia nieposłusznych Piłsudskiemu posłów opozycji w więzieniu, później procesu brzeskiego, który usankcjonował tę decyzję o aresztach posłów, zamieniając je już na prawomocne wyroki skazujące od 3 do 1,5 roku więzienia dla przywódców centrolewu, czyli tej opozycji centrowej i lewicowej, chłopskiej. I to wszystko wytycza kierunek ewolucji ustroju w stronę mniej demokratyczną. Na pewno Polska nie była państwem faszystowskim. Te określenia, które czasem przyklejano i po dzisiaj wrogowie Polski próbują przyczepiać do drugiej RP, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale prawdą jest, że Polska po maju 26 roku, a zwłaszcza po roku 30, krajem w pełni demokratycznym nie jest. Pojawia się też określenie państwo totalitarne. Jak pan profesor reaguje na taką właśnie interpretację? No bo proces brzeski, który był kneblowaniem czy nawet eliminacją opozycji, mógł być takim dowodem koronnym na ten totalitaryzm. No jednak nie, niewłaściwe używanie pojęcia, które wchodzi dopiero w latach 30. powolutku do użycia, mam na myśli totalitaryzm, a które przybiera stopniowo swoją definicję jasno wskazującą, że jako państwo totalitarne może być opisane Związek Sowiecki czasów Stalina z milionami więźniów i egzekucji i przede wszystkim z rządami monopartii wykluczającymi jakiekolwiek formy dyskusji na forum publicznym, wykluczające także jakiekolwiek formy niezależności w życiu gospodarczym. Taką strukturę przybierze także Trzecia Rzesza po Nocy Długich Noży prowadzonej przez Hitlera przeciwko potencjalnej wewnętrznej opozycji w NSDAP, czyli w jego partii. No, rzecz jasna, Druga Rzeczpospolita nawet nie zbliżyła się do takiego totalitarnego modelu. Państwo Józefa Piłsudskiego i jego następców było co najwyżej formą autorytarnego sprawowania władzy, to znaczy władzy scentralizowanej, charyzmatycznej w rękach Piłsudskiego, ale władzy, która nie nakazywała każdemu członkowi społeczeństwa, co ma myśleć i nie weryfikowała tego przy pomocy systemu policyjnego. Dużo mówimy o rozgrywkach politycznych, o polskiej scenie politycznej, a przecież na rozwiązanie czekało wiele problemów gospodarczych i społecznych. Duże bezrobocie, strajki, manifestacje, pacyfikacja tych demonstracji przez policję, ofiary śmiertelne w Krakowie i we Lwowie, jak wspomniałam już, głód ziemi, przeludnienie wsi, analfabetyzm, niski poziom dobrobytu społeczeństwa. Fakt, że był wielki kryzys, ale czy, no właśnie, w życiu gospodarczym też trzeba podkreślić te błędy i wypaczenia tytułowe, czy to są słowa tylko zarezerwowane, przypisane do świata ówczesnej polityki II Rzeczpospolitej? O polityce gospodarczej II RP oczywiście można i trzeba dyskutować, zastanawiać się nad słusznością podejmowanych w ramach tej polityki decyzji zarówno przed majem 26 roku, jak i tym bardziej po maju, w obliczu wielkiego kryzysu, który w gospodarce światowej zaczął się w 29 roku. Ale zanim rzucimy ostateczne oskarżenie, musimy uświadomić sobie podstawowe założenie, które jest podobne jak to, od którego zaczęliśmy naszą audycję. Nie udało się wrócić do układu politycznego z XVIII wieku, wyobrazić sobie taki bezproblemowy powrót Polski na mapę w XX wieku, jakby nie biorąc pod uwagę wszystkich okoliczności, które dookoła się zmieniły. Dla życia gospodarczego najważniejsze było to, że przemysł, który istniał na ziemiach polskich, był podłączony odpowiednio do rynku rosyjskiego i niemieckiego. Na Górnym Śląsku przede wszystkim był podłączony do rynku niemieckiego, natomiast przemysł w Kongresówce tekstylny, Łódź, Żyrardów, ale także Białystok pracował na potrzeby gigantycznego, chłonnego rynku rosyjskiego.
No z chwilą, kiedy powstało państwo polskie po jego wschodniej stronie, potężne Imperium Sowieckie, które rzecz jasna żadną wymianą handlową korzystną z Polską nie było zainteresowane, a po stronie zachodniej Niemcy, które nie pogodziły się z utratą Śląska, ani nawet Wielkopolski czy Pomorza, robiły wszystko, żeby zniszczyć gospodarczo Polskę, narzuciły jej wojnę gospodarczą od 25 roku, wojnę, która miała zniszczyć polskie kopalnie na Górnym Śląsku w sposób prosty, narzucając bardzo wysokie cło na odbiór tego towaru w Niemczech. Szczęśliwie Polska tę wojnę przetrzymała, nie przegrała jej. Sprzyjało nam to, że akurat ogłosili wielki strajk górnicy angielscy i tam na te rynki opróżnione przez brak węgla z Anglii mogła wejść produkcja z Górnego Śląska. Niemniej tego rodzaju półśrodki nie mogły zastąpić tej generalnej zmiany geoekonomicznej, która nastąpiła z chwilą odcięcia przemysłu na ziemiach Polski od gigantycznych rynków zbytu odpowiednio Imperium Rosyjskiego i II Rzeszy Hohenzollernów. A więc druga RP nie mogła w cudowny sposób stworzyć tutaj ekwiwalentu tych rynków. Brak kapitału także był czymś bardzo poważnym. I stąd trudności, z którymi zmagała się druga RP, trudności rozwiązane w pierwszym etapie, w miarę pomyślnie, bo jednak opanowano hiperinflację. Przypomnijmy, w 24 roku w styczniu za jednego dolara płacono 10 milionów marek, to był szczyt hiperinflacji. Wprowadzono złotówkę, która tę inflację powściągnęła. Ale trzymanie się parytetu złota dla złotówki polskiej, z której byliśmy wszyscy tak dumni wtedy, będzie miało koszty poważne przy wychodzeniu z wielkiego kryzysu. W 29 roku Polska aż do 36 roku będzie broniła parytetu złota w złotówce, w skrócie można to tak powiedzieć, co utrudni wychodzenie z gigantycznej recesji, kłopotów gospodarczych stąd wynikających. Czy można było szybciej wyjść, czy można było skuteczniej wyjść z wielkiego kryzysu? To są pytania, wokół których spierają się historycy gospodarki do dnia dzisiejszego. Wiadomo, że ten proces wychodzenia z kryzysu w Polsce przebiegał z wyraźnym opóźnieniem w stosunku do wielu innych krajów europejskich, ale jednak nastał. W 1936 roku zaczyna się działanie energiczne państwa przynoszące pierwsze rezultaty w postaci COP-u, nowych inwestycji, a więc nie jest tak, że bilans gospodarczy drugiej RP jest tylko bilansem negatywnym. Ten obraz musi być połączony razem z obrazem budowy Gdyni, razem z obrazem budowy COP-u, obrazem, u którego końca w 1938 roku jest jednak produkcja przemysłowa wyższa niż w 1913 roku. To znaczy, że druga RP nie była fiaskiem gospodarczym. To, że przybyło w drugiej RP 7 milionów obywateli, że milion osób rocznie rodziło się w drugiej RP. To było gigantyczne wyzwanie gospodarcze, co zrobić, żeby dla tych nowych obywateli zapewnić miejsce pracy, żeby zapewnić możliwość godnego życia, edukacji, ale jednocześnie czy sam ten przyrost nie świadczy o tym, że druga RP jednak się rozwijała? Z tym znakiem zapytania musimy chyba zostawić historię gospodarczo-społeczną drugiej RP. Jest jeszcze też często zadawane pytanie, czy jak na jedno pokolenie dwudziestolecia międzywojennego można było uniknąć błędów i wypaczeń, o których mówiliśmy. Tak mogą spekulować ci, którzy za biurkiem w XXI wieku rozwiązują problemy sprzed lat 80. Jeśli Polska chciała być niepodległa, nie mogła pozostać dalej po prostu częścią rynku rosyjskiego, zwłaszcza, że ten rynek został zniszczony przez rewolucję bolszewicką, ani nie mogła być częścią rynku niemieckiego, zwłaszcza, że celem tego rynku było wchłonięcie Polski, zniszczenie Polski jako Sezonstadt. Taki jest także dylemat drugiej RP. Czy niepodległość jest warta pewnych wyrzeczeń, próby budowania przez błędy i wypaczenia, ale budowania także, jeśli nie pełnej suwerenności gospodarczej, to w każdym razie zdolności do samodzielnego życia gospodarczego. Polskie Radio. Jedynka.
Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl/jedynka. Dziś wysłuchali Państwo także archiwalnych nagrań z Radia Wolna Europa oraz z audycji Andrzeja Mietkowskiego z Radiowej Dwójki. Kolejne spotkanie za tydzień o stałej porze, czyli po godzinie 21. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Dorota Truszczak, także zapraszam.